Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek, tym razem Elite Dangerous. Ten odcinek, który dzisiaj nagram, trochę wynika z tego, że niedawno zmieniłem części w swoim komputerze i tak naprawdę chciałem trochę zrobić taki materiał z tego, co już mam na dysku, bo jeszcze nie wszystko jest jakby tutaj w pełni skonfigurowane na tym moim nowym komputerze, szczególnie po reinstalacji systemu, więc powiedzmy ten konkretny odcinek już miałem na myśli, już nawet mam nagrany materiał i po prostu zrobimy sobie dzisiaj taki bardziej swobodny odcinek z Elite Dangerous. Mniej więcej w ten sposób. Jak tylko ustawię wszystko tak do końca, to już będą jakieś tam normalne odcinki, live streamy i tego typu rzeczy. Prawdopodobnie też zresztą zrobię filmik o nowej maszynce, więc być może będzie jakiś materiał. No, ale bardzo chciałem, żeby na tą sobotę był jakiś materiał. Dawno nie było Elite Dangerous, bo mówiliśmy o innych gierkach, więc powróćmy do naszej ulubionej kosmicznej serii. A mianowicie dzisiejszy temat to będą Capital Ships. Czyli to są te wielkie statki, które należą do dwóch frakcji. Czyli mamy jeden taki statek dla Imperium i jeden taki statek dla Federacji. Oczywiście to tak brzmi, jakby każda z tych frakcji miała tylko jedną sztukę takiego statku, no ale oni mają większe floty tego typu, powiedzmy, statków kosmicznych. Ale są to w pewnym sensie statki, których my nie możemy posiadać i jakoś nie ma z nimi takiej większej interakcji, bo powiedzmy, czasami one pojawiają się w conflict zonach, tak jak teraz tutaj widzicie na przykład w tym filmiku, to one po prostu walczą pomiędzy sobą i atakują tam jakieś wrogie statki NPC, tak? Czasami można zobaczyć takie statki, jak pilnują jakiegoś obiektu, na przykład wiem, że w systemie Sol jest jeden taki statek, który jest chyba przy ziemi. Jeden na przykład wiem, że pilnował jednego z inżynierów, który znajduje się na systemu Maja przed Targoidami i tak dalej. Więc trochę ich tutaj w elitce po prostu widać. No i przynajmniej kiedy te statki wchodzą do walki i kiedy walczą z sobą, kiedy na wszystko tak patrzymy z boku, to wygląda to naprawdę super groźnie, no bo widać, że mają potężną broń, to są potężne, wielkie statki, które mogą zniszczyć niektóre inne NPC w przeciągu kilku chwil, więc to wszystko tak naprawdę wygląda dość groźnie. I ja wam powiem szczerze, że przez bardzo długi czas, dopóki nie miałem dobrego statku, tak naprawdę z nimi nie walczyłem, no bo się bałem, że ten mój statek może być bardzo szybko rozwalony. Jednak niedawno zrobiłem sobie nieco więcej pieniędzy w świecie elitki, więc nawet jeżeli powiedzmy któryś z moich większych statków zostanie zniszczony, to nie jest to dla mnie takie bolesne, aby go odkupić i potem powiedzmy wrócić do walki. Tak było ostatnio na przykład z Targoidami, gdzie latałem sobie na Targoidów. To są akurat przeciwnicy, którzy są naprawdę bardzo ciężcy, żeby ich pokonać. Szczególnie te mocniejsze wersje Targoidów są już naprawdę bardzo ciężkie. No, ale Capital Ship miał być przynajmniej na początku elitki czymś podobnym, a te statki już w elitce są naprawdę od jakiegoś dłuższego czasu. No i akurat zdarzyło się tak, że któregoś dnia akurat pojechaliśmy sobie, albo raczej pofrunęliśmy sobie Skykerotem na Conflict Zone, gdzie walczyły właśnie dwa takie statki. Jeden statek Imperium i drugi statek Federacji. My akurat dołączyliśmy tutaj do frakcji Federacji. Normalnie to się dzieje tak, jakbyście walczyli powiedzmy w Conflict Zone, czyli wbijacie się do Conflict Zona, pojawiają się tam czasami te Capital Ships, one tam powiedzmy jak je rozwalimy uciekają, potem wracają do walki i tak dalej, więc one powiedzmy pojawiają się jako takie trochę zwykłe NPC, no i wybieracie sobie frakcję i któryś z tych statków będzie teraz wrogi, a jeden będzie wam bardzo przyjazny. I jakie rozczarowanie było moje, kiedy zaczęliśmy walczyć z tym statkiem i okazało się, że jest to najprostsza rzecz ever. Bo właśnie ten odcinek nie będzie tak super pozytywny a propos Elite Dangerous. Jest wiele ludzi, którzy mówią, że w elicy nie ma kontentu, coś ich odstraszyło, coś im się nie podoba. Ja zawsze mówiłem, że jest to gra bardzo specyficzna i to był właśnie jeden z takich momentów, który pokazał mi, że tak naprawdę to może mocno człowieka zniechęcić do elitki, bo dla nas ta walka była też taka, szczerze po prostu powiem wprost, bardzo żenująca. Przede wszystkim wystarczyło postrzelać w kilka przedmiotów na tym statku, czyli jakieś jego wymienniki ciepła, tak zwane heatsinki, wystarczyło rozwalić jego givery, później jak już statek był praktycznie kompletnie bezbronny, no to po prostu wystarczyło już dalej do niego strzelać, aż sobie ucieknie. I tak naprawdę nie da się rozwalić tych statków w pewnym sensie, tylko uszkadzamy je do takiego stopnia, że oni po prostu decydują się już na taktyczny odwrót. I wtedy faktycznie jest taka fajna scena, jak ten statek odpala swój napęd frameshift drive i praktycznie wbija się w taką, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, taki
tunel a la wormhole na przykład i ucieka po prostu sobie do hiperprzestrzeni, gdzieś tam powiedzmy dokuje nie wiadomo gdzie. Bo oczywiście cel tego statku jest dla nas nieznany. No i później powiedzmy nasz statek federalny, nasz Capital Ship federalny strzelał sobie do innych NPC-ów i zabierał nam potem absolutnie wszystkie cele wrogie, które mieliśmy, więc okej, wyeliminowaliśmy jeden ze statków, tych wielkich statków z walki, ale teraz z kolei chcieliśmy postrzelać sobie do innych NPC-ów, tak żeby zarobić jakąś kasę, no ale tak naprawdę ten wielki Capital Ship zabierał nam absolutnie wszystkie fragi, no bo wiadomo, że nasz statek chcieliśmy utrzymać w jak najlepszej kondycji. Więc on cały czas miał wszystkie givery działające i akurat powiedzmy na takich standardowych NPC-ów te givery są całkiem potężne. W każdym razie ten statek rozwalał nam wszystko, nie mogliśmy praktycznie zabić żadnego NPC-a i tak naprawdę wyszliśmy z tym z niezbyt dużą ilością pieniędzy, jakby to powiedzieć. Dodatkowo kwota, którą otrzymuje się za zniszczenie takiego statku jest również absolutnie żenująca, ponieważ przypuśćmy tak. Za Targoida dostajemy około 2, 3 bądź nawet 4 milionów za rozwalenie tego najlepszego wariantu Targoidów. Okej, to jest całkiem niezła kwota, szczególnie biorąc pod uwagę, że ten przeciwnik jest naprawdę ciężki, by go rozwalić. Ale za Capital Ship, który w teorii też powinien być bardzo ciężki, żeby go rozwalić, to jest, uwaga, uwaga, 100 tysięcy kredytów. Naprawdę, aż musiałem zrobić małą pauzę. 100 tysięcy kredytów, tyle dostajemy za rozwalenie tego statku, więc czas, który musimy poświęcić na to, żeby go rozwalić, nawet powiedzmy, kiedy ten statek nas nie atakuje i powiedzmy ilość rzeczy, którą musimy zrobić, żeby go rozwalić, ilość amunicji, którą musimy wyładować, jest absolutnie żenująca. Dodatkowo ten statek tak naprawdę w większości przypadków, jak dobrze się ustawimy, w ogóle nas nie atakuje, więc po prostu można strzelać do wszystkich komponentów tego statku i zbytnio się tak naprawdę tym nie przejmować i to tak naprawdę tyle. No nie wiem jak to jest, jak się gra powiedzmy z jedną osobą, ale przynajmniej w dwie osoby rozwalenie tego statku jest prostsze niż rozwalenie, nie wiem, prostsze niż rozwalenie małej koberki korwetto, nie wiem jak to inaczej ująć. Jest to banalnie po prostu proste. Prawie jakbym strzelał do Sidewindera. Nie rusza się, nie atakuje mnie. Strzelam tylko w kilka punktów na tym statku i potem ten statek sobie ucieka i tyle, i nie ma. I dostaję za to 100 tysięcy. Więc słabo, no naprawdę bardzo słabo. W ogóle nie opłaca się walczyć tak naprawdę z tymi statkami i nawet jeżeli już wyeliminujemy jeden z tych statków z naszej gry, to potem nasz przyjacielski statek zwykle zabiera nam absolutnie wszystkie NPC, do których tak naprawdę możemy strzelać. Więc jaki jest sens tak naprawdę walczyć z tymi statkami? No żaden. Te statki jak na razie tylko tak naprawdę ładnie wyglądają. No okej, kiedy one wchodzą do tej walki i faktycznie z niej wychodzą, to jest naprawdę fajny dźwięk i robi to wrażenie, powiem szczerze, kiedy one po prostu wbijają się do tej walki, ale tak naprawdę później sobie możemy uświadomić, że te statki tak naprawdę niczym się nie różnią od takich zwykłych NPC-ów. Nie są wcale od nich jakoś szczególnie mocniejsze, nie ma jakiegoś wielkiego ryzyka, kiedy do nich podlatujemy na przykład i zaczynają do nas strzelać. Jeżeli macie dobry statek przygotowany do walki, to nie macie się czego bać. Krótko mówiąc, naprawdę. Powiedziałbym, że nawet w pojedynkę taki statek można byłoby spokojnie rozwalić, więc... No właśnie, to jest trochę taki, moim zdaniem, stracony potencjał, ponieważ... Te statki typu Capital Ships mogłyby być takim kolejnym Targoidem, który jest cholernie ciężki do rozwalenia. Jeżeli już faktycznie taki statek rozwalimy, no to kurczę, naprawdę to może nam dawać wtedy jakieś benefity, tak? Na przykład możemy zarobić jakąś dużą ilość pieniędzy, powiedzmy na przykład 2 miliony kredytów naraz. I powiedzmy, potem te statki również mogą uciekać, z powrotem wbijać do danej walki i być może to byłby jakiś sposób na zarobienie kasy, bo ludzie właśnie trochę narzekają na takie rzeczy, że w Elite Dangerous jest mało sposobów, żeby zarobić dużo kasy naraz. I to mógłby być taki fajny sposób, jak Targoidowie, gdzie musimy trochę się postarać, żeby z tym statkiem powalczyć, po to, aby powiedzmy zdobyć jakąś tam ilość gotówki.
I oczywiście trzeba byłoby zbalansować to tak trochę, żeby można było go i również powiedzmy zniszczyć, a nie żeby to był statek kompletnie niezniszczalny dla wszystkich, tak? Aczkolwiek, no Targoidów zrobili naprawdę nieźle, pamiętam swój pierwszy konflikt z Targoidami i było to naprawdę ciężkie starcie, nawet w 4 osoby. Mój statek ledwo wyszedł z życiem w ogóle z tamtej bitwy i teraz już nieco więcej wiemy w ogóle o Targoidach, jest nieco więcej uzbrojenia, więc ta walka jest nieco prostsza, aczkolwiek nadal te większe warianty, z tego co wiem, stanowią duże wyzwanie. Szczególnie dla pojedynczej osoby. Tak samo mogłoby być z tymi statkami. One są jakby dostępniejsze w większym rejonie, tak? Czyli nie musimy lecieć, nie wiem, gdzieś tam do systemu Mai, by szukać Targoidów, tylko one są już tutaj gdzieś lokalnie w konflikt zonach, które sami sobie możemy znaleźć. Mogłyby się trochę poruszać po polu bitwy i to by było ciekawe. A powiem wam, że te statki wiem, że mogą się poruszać i nawet widziałem jeden, który się ruszał, bo kiedy właśnie leciało się do tego jednego inżyniera, który jest w systemie Maja, to tam ten statek jakby prawdopodobnie ze względu na błąd był ustawiony jakby silnikami do ziemi, tak? I potem widziałem, jak on się po prostu obracał, więc wiem, że te statki mogą się poruszać i fajnie by było zobaczyć ich wielkie silniki, kiedy one naprawdę, nie wiem, zmieniają pozycję i starają, nie wiem, się wymanewrować inne małe statki, które ich atakują, bądź ewentualnie starają się atakować w inny statek typu Capital Ship, więc to by było fajne, gdyby te statki potrafiły się poruszać. Po drugie, uważam, że ich broń powinna stanowić sporo większe wyzwanie dla nas, czyli powiedzmy być może, nie wiem, na przykład te statki strzelają sporo rzadziej, ale za to jak już w nas przypierdzielą, to naprawdę coś się z naszym statkiem dzieje, może by nawet miały możliwości uruchomienia ataku EMP, bo właśnie Targoidowie są fajni między innymi pod tym względem, że mają bardzo zróżnicowane ataki, na przykład kiedy leci na nas Targoid i jest bardzo blisko, to używa takiego swojego żółtego promienia, który po prostu powoduje, że cały nasz statek zaczyna głupieć i zmieniają się kolory naszych przyrządów tutaj, tak, powiedzmy widać jak ten cały statek po prostu jest przeciążony od tego całego ataku. Czegoś takiego właśnie mi brakuje w tych Capital Ships. Kiedy walczyłem z Targoidami, to było takie wow, to jest coś, czego w Elitce brakowało od dawien dawna. A potem wróciłem sobie do Capital Ships i piu piu, piu piu, piu piu. Ship is dead. 100,000 credits. No, czyli 100 tysięcy kredytów. Słabo, słabo. To jest taki jeden element, który szczerze mówiąc, jakbym pokazał to kiedyś jakiemuś nowemu graczowi w Elite Dangerous, bardzo by się człowiek rozczarował. I my osobiście z Kaikerotem, bo tutaj walczyłem właśnie znowu z moim przyjacielem Kaikerotem, bardzo żeśmy się rozczarowali, tak? Że nie chciało nam się w ogóle dalej walczyć z tymi statkami, no... Wszystko jest z nimi źle, dosłownie. Walczy się z nimi łatwiej niż Sidewinderem. Ich bronie zwykle nie skupiają się na nas, tylko na wszystkich innych NPC-ach, a nawet jak w nas uderzą, to tam piu. Nic się nie dzieje, spokojnie, it's a scratch. No i tylko ładnie wyglądają tak naprawdę w tym świecie elitki. No i robią fajne dźwięki, kiedy wchodzą i wychodzą z bitwy. Więc powiem wam tak. Frontier. Mieliście naprawdę dobry pomysł z Targoidami. I właśnie muszę aż powrócić trochę do walk z tymi Targoidami, bo dawno tego nie robiłem, a jest to naprawdę fajny element, który wymaga od nas trochę umiejętności, między innymi sprzętu w naszym statku. Ale Capital Ships? To jakiś żart. Niestety. Na razie będą tylko ładnie wyglądać, a poza tym nie wiem, czy oni to będą chcieli ruszyć, czy nie. Być może tak, być może nie. Zobaczymy. Tymczasem to jest chyba cały odcinek, który dzisiaj chciałem dla was tak naprawdę zrobić z Elite Dangerous. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka i już powoli odpalam cały swój nowy komputer, tak, że będę mógł robić znowu odcinki z reszty gier, więc tylko skonfiguruję ponownie Elite Dangerous swojego Hotasa i myślę, że powrócimy do tej serii, o której mówiłem wcześniej, gdzie będziemy upgrade'ować m.in. mojego nowego katera, tak aby był to statek lepszy do podróży, lepszy do walki, ogólnie, żeby można było go dostosować do wszystkiego, bo jak na razie mój kater jest w stanie statku do handlu, ale również musimy trochę pobiegać, znajdować trochę surowców, aby zrobić nieco upgrade'ów u inżynierów. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć!